Marku, jesteś związany z teamem i całym sprzętem KTM-owym, bo to w końcu chyba jedne z najlepszych motocykli na świecie do przemierzania nieciekawych tras. No tak, teraz całym Orlen Teamem jechaliśmy właśnie tymi motorami, no i KTM-y zajęły pierwsze 5 miejsc. To chyba najlepsza reklama, jaka może być, że w Dakarze tak się dzieje. Widzisz, ale ten rynek motocykli podobnych temu jest dosyć ciasny. BMW, Ducati. Czym twoim zdaniem KTM przewyższa tamte marki? No przede wszystkim oprócz samego kultu, to był świetny jak dotychczas Adventure, który 990, który był takim surowym motorem, którym można było wjechać w teren śmiało, a teraz przyszło to, co miało przyjść. Czyli trochę więcej elektroniki, no ale tutaj no już takie czasy są, że tak musi być. No i motocykl, który z jednej strony może jechać 250 na godzinę, a z drugiej strony mogę nim skoczyć ze schodków. Możemy go zapakować, możemy jechać dookoła świata. No na razie tutaj wszyscy z Jackiem jeździliśmy tymi motorami, jesteśmy trochę zakochani, no zobaczymy jak będzie... Trochę zakochani. No jest niesamowite, no naprawdę wreszcie motocykl, który ma tyle mocy, że można robić nim różne rzeczy, wyjeżdża się z zakrętu, jedzie się na jednym kole, normalnie jak nie turystykiem. Bardzo mnie rozbawiło to, jak powiedziałem, przestaw się do podpisu, a ty się tak żachnąłeś, bo przecież znacie cała Polska, znacie tam cały świat. No ale trzeba, wiesz, no to takie drobnostki. Czy no z co, taką... ty nie rób ze mnie takiego. Nie, nie no... jesteś gwiazdą w tym świadku. Myślę, że po prostu jeżdżę już 20 lat, ścigam się i kiedyś jeździłem w enduro z kadrą Polski, później przejeździliśmy ileś tych rajdów. Kiedyś jak zaczynaliśmy to motory crossowe, wszystkie znałem, wszystkie wiedziałem, które są w Polsce i który do kogo należy. Teraz jest to sprawa, która się absolutnie wymknęła spod kontroli, jest tych motorów tysiące, no i bardzo się z tego cieszę. Powiedz mi, na jaki motocykl nie wsiadłbyś za żadne skarby świata? Ja nie mówię o marce, tylko mówię o typie motocykla. To zależy. Żużel? Bardzo chętnie, na cokolwiek. Ja bym wsiadł na każdy rodzaj motocykla. Czy to będzie mały skuterek? Nie ma takiego motocykla, na którego nie wsiadłbym. Nie mógłbym tak powiedzieć. Swoją drogą, ciekawe było, gdybyś się pojawił na torze żużlowym. W końcu jeżdżenie slajdem to dla ciebie norma. Co by się działo? Żużlowcy bardzo dobrze jeżdżą krosówkami, świetnie, no Golob jeździ na torze krosowym, ostatnio nawet go widziałem w Sochaczewie, bardzo fajnie jedzie, w Łodzi na Extreme Enduro też sobie nieźle radził, a dodatkowo jest mistrzem w żużlu, także jest kilku żużlowców, którzy dają radę w obydwu dyscyplinach. I tak jak ja nigdy nie siedziałem na żużlówce, to mógłbym skończyć na bandzie bardziej, tak czuję, żeby mogło być ciężko. Bardzo Ci dziękuję i co, chyba sukcesów tylko jeszcze większych możemy Ci życzyć, żeby nic w silniku nie padało, żeby nie było żadnych problemów z obrywającym się zbiornikiem paliwa i tym podobnymi rzeczami. To Tobie chyba zbiornik tam zaczął odpadać. Zbiorniki to odpadały niejednokrotnie. No na Dakarze trzeba ich bardzo dużo mieć litrów paliwa, ale w tym roku po prostu oddałem swój silnik. No i mój silnik dojechał na pierwszym miejscu. No ja nie miałem w tym roku takiego zadania i tak nie jechałem szybko, żeby... Ale chcesz powiedzieć, że jakiś order istnieje? Nie, orderu nie ma, ale myślę, że to było warto i zrobiłbym to drugi raz. No nie wiem, czy będę jeszcze startował na motocyklach i jaka będzie moja przyszłość, ale serce będzie zawsze tutaj. Bardzo Ci dziękuję, żebyś z KTM-em żył długo i szczęśliwie, no i wygrywał jak najwięcej. Dzięki. Dzięki. Mam parę pytań związanych z Rometem. To taka marka, która w Polakach budzi wspomnienia, sentyment. Jeździliśmy Rometami za młodu. Czy to, że zajął się Pan właśnie tą marką, też wynika ze wspomnień z przeszłości? No, trochę ze wspomnienia, generalnie z biznesu. No tak, ale musi Pan być taki przyziemny, od razu trzeba powiedzieć, marzenia, wskrzeszenie marki, tu biznes. Może w ten sposób, no wszystkiego po trochu, bo nie da się ukryć, że Romet jest bardzo silną marką. Jak kupiliśmy zakład pierwszy w 97 roku, potem drugi w 8,
to tak sceptycznie, żeśmy podchodzili po prostu jakby, co kupiliśmy i prawa do marki i tak dalej, sceptycznie troszkę, żeśmy podchodzili, bo wtedy Romet jakby był w takiej fazie upadłości i te rowery już na tamten czas były po prostu takiej, no, niższej generacji. Takie... Dokładnie, bo to był upadek, kompletny upadek polskiego przemysłu motocyklowego, rowerowego, dokładnie. Czyli można powiedzieć zupełnie spokojnie, że pan uratował ten przemysł. No, można tak powiedzieć. Panie prezesie, zadają ludzie pytania, ile jest Rometa w Romecie? To znaczy, ja wiem, że na razie produkcja była tańsza w innych krajach, robiło się na różne sposoby. Czy myśli pan o tym, żeby część produkcji przenieść do Polski? Ale to tak jest. Część... Już się to stało? Nie, no cały czas tak jest. Na przykład część produktów, na przykład jeśli chodzi o motorowery i motocykle, pod marką Romet to są produkowane w Polsce, natomiast skutery są pod nadzorem produkowane w Chinach, ale pod naszym nadzorem i są ściągane w 75%. U nas są tylko na linii testowej domontowywane, skręcane, testowane i idzie w całości kompletnie przygotowany do jazdy do dealera. Czyli jeżeli ktoś zobaczy na przykład w jakimś, no nie wiem, domu towarowym motor, który przypomina waszego Rometa, też pochodzi z Chin, to nie znaczy to, że on jest tak dobry jak wasz, dlatego że wy siedzicie nad tą produkcją i pilnujecie, żeby te motocykle, które być może stylistycznie przypominają inne, były lepsze. Tak, zdecydowanie tak, bo mówię, nawet te produkty, które kupujemy, a tutaj mówię typowo o skuterach, bo tu jest, moda się tak bardzo szybko zmienia, tam jest bardzo dużo form plastików, także no jakby w tej chwili nie ma jakby takiej sytuacji, potrzeby inwestowania, bo ten rynek się ciągle zmienia. Produkowane są tam, ale pod naszym nadzorem, pod naszym nadzorem wybierania części i tak dalej. Rozumiem, że są tam inżynierowie na miejscu, dokładnie, którzy pilnują interesów. Dokładnie. Panie prezesie, pojawił się jakiś samochód. Co to jest? Tak. No to jest, ciężko mówić, że to jest samochód. To jest pojazd elektryczny, przypominający samochód. Ale bardzo ładny, czyli taka przyszłość właściwie. Ale czy to jest samochód przeznaczony tych bardzo młodych ludzi, czy po prostu dla firm, nie wiem, kurierskich do miasta? To znaczy w tej chwili już powiem, jak to wygląda, bo ten samochód, czy ten pojazd elektryczny, może bardziej tak tutaj można się wyrażać. No niedługo będziemy mieli w samochodach elektrycznych. Także praktycznie my żeśmy wypuścili w Polskę kilkanaście sztuk. W tej chwili jest 36 aut takich testowych, jeżdżących u naszych dealerów, w sieci franczyzowej, gdzie każdy może przyjść się przejechać i wydać swoje opinie. Są ankiety, co każdy użytkownik może po prostu opisać, co się w tym aucie podoba, nie podoba. Na pewno już teraz wiemy, bo to na jesieni żeśmy to wypuścili. Chcieliśmy zobaczyć, jaka reakcja będzie. I w tej chwili już wiemy, już kilka mankamentów żeśmy wyeliminowali z tego, ale również wiemy, do kogo on już jest skierowany. Pojazd będzie przeznaczony typowo, znaczy przeznaczony nie tylko, ale generalnie są zainteresowane firmy kurierskie bądź firmy, które przewożą żywność. I tutaj mamy do zaoferowania, jak tutaj widać, właśnie zabudowę tego tyłu. Możemy ją dowolnie dostosować do danych produktów. Reasumując, jeśli ktoś będzie potrzebował jakieś głębienia, jakieś pojemniki i tak dalej, ten tył praktycznie do potrzeb jesteśmy w stanie dostosować. To mogę powiedzieć jedną rzecz na zakończenie naszej rozmowy. Tak naprawdę, to tak, po pierwsze ratuje pan markę, która już miała, no właściwie nie istniała na tym rynku. Chwała za to panu. Pojawiły się bardzo ciekawe motocykle. Ja tutaj sobie oglądałem pana stoisko. No i do tego wszystkiego, co bardzo ważne, idzie pan w ekologię i w pojazdy. Bardzo ciekawe stylistycznie. No, dokładnie. Czyli przeszłość i przyszłość. Dokładnie. No, Romet jakby się kojarzył przede wszystkim z rowerami, nie? Bydgoskie zakłady, tak, znakomite kiedyś. I dalej produkcja jest w Romecie też rowerów. Panie prezesie, człowiek renesansu. Dzięki. Prezesa klubu i mówię do niego, co remontujecie w ostatnich czasach, co robicie. On mówi, my to w ogóle jeździmy głównie, a nie remontujemy, i to jeździmy głównie na Harleyach. Jeździmy na motocyklach zabytkowych i taka jest idea w ogóle klubu, żeby jeździć na zabytkowych motocyklach. W tym roku byliśmy na przykład grupą czteroosobową w Rumunii. Zaliczyliśmy transfogarską i transalpinę.
W 9 dni zrobiliśmy 3000 km na 80-letnich motocyklach. Uczestniczyliśmy w wielu imprezach pod tytułem na przykład stulecie Wyspy Man. No, w końcu miejsce kultowe dla wszystkich motocyklistów. Miejsce kultowe, byliśmy tam w 8 motocykli. Nasi członkowie klubu byli na Nartkop, jeździmy po różnych imprezach w Europie, indianowskich, harlejowskich. No, powiedz mi jedną rzecz, bo kiedyś złożenie, nie wiem, WL-ki, ja pamiętam te czasy, kiedy grzebaliśmy, ja w Cindapach, moi przyjaciele w WL-kach, złożenie takiego motocykla, to był znajomy tokarz, który przyniósł jakiś tam kawałek czegoś, tu łożysko igiełkowe się sypnęło, ktoś dorobił. Czy te czasy się zmieniły? Czy teraz można złożyć WL-kę na częściach, które nie będą się sypały, tłoki nie będą puchły? Na dzień dzisiejszy wygląda sprawa tak, że WL-kę można złożyć, jeżeli ktoś jest operatywny w 2 tygodnie, ponieważ okazuje się, że można wykonać w Polsce 3 telefony i poczekać 3 dni na kuriera i wszystkie części przyjdą w ciągu 3 dni. Ale co mówisz, włącznie z ramą, ze wszystkim? Tak. Czyli WL-kę można złożyć od zera? Od zera w 2 tygodnie, jeżeli ktoś ma tyle czasu i poświęci, tak, i poświęci na to 2 tygodnie czasu, od 20 godzin dziennie, za 2 tygodnie jeździ WL-kę. No to jest genialne, to znaczy te czasy, kiedy zamieszłe, kiedy myśmy się szamotali z tymi motocyklami, czy też pewnie to pamiętasz, jak się budowało motocykle, ile to było nerwów, jak człowiek wyjechał, ja jechałem kiedyś nad Zalew Zegrzyński z Warszawy, 6 godzin cindapem, sobie wyobrażasz? Takie łapy usmarowane. Czasy się zmieniły i teraz mówisz trasa, 8000 km na 80-letni... 3000. 3000, matko. Czego byś życzył ludziom, którzy w tej chwili myślą o tym, a może by sobie zbudować jakiegoś pięknego oldtimera, odrestaurować? Kogo ma się zapytać? Czy jak się zgłosi do was, to pomożecie? Oczywiście, pomożemy każdej jednej osobie, która interesuje się amerykańską motoryzacją, tudzież sokołami. Oczywiście inne też motocykle, to nie ma żadnego problemu, ponieważ wszyscy, którzy się zajmują zabytkowymi motocyklami, to tak jakby jedna wielka rodzina. A coraz więcej tych ludzi, wydaje mi się, w tej chwili jest i nie ma problemu, żeby się z nami skontaktowali i... Podamy wasz adres jeszcze raz, ale zadam ci pytanie, bo te motocykle to nie są tanie rzeczy. Czyli mógłbyś na dobrą sprawę, zamiast składać WL-kę, pójść sobie kupić najnowsze, nie wiem, BMW i chyba nawet BMW było trochę tańsze. Jeżeli w tym kierunku idziemy, to... Nie, no pytam cię z jednego powodu, bo to naprawdę wymaga niesamowitego oddania sprawie, że chcesz jeździć właśnie tym, a nie nówką z salonu, bo to cię w ogóle nie interesuje. W moim wypadku jest troszkę inaczej. Jeżdżę też współczesnymi motocyklami i zakochałem się w wyprawach motocyklowych, takich... Ekstremalnych, dalekich. No, na przykład Góry Tet na Varadero 1000, który się w ogóle do tego nie nadaje. 2 osoby, 4 kuframi aluminiowymi, ale największą przyjemność sprawia mi jeżdżenie weteranem, bo i mojej pani też. Nie jest wiem, to radocha. Jest to radocha. Ja też jeżdżę współczesnymi motocyklami i z BMW-ki zsiadam na przykład na, nie wiem, na Royala i z takim bananem przyjeżdżam w miejsce. No tak, jednocylindrowym tłukiem, 8 dych, gdzie aż brzuch podskakuje. Zajebiście. Rozumiem cię znakomicie. Dzięki wielkie. Jeszcze raz przypominam, że do tych ludzi możecie się zgłosić i pomogą wam odgrzebać, odrestaurować motocykl, poradzą, gdzie szukać części. A to jest duża sprawa, bo motocykliści, to warto wspomnieć, tak kiedyś bywało, teraz też czasami jeszcze tak jest, pozdrawiają się na drodze i sam motocyklista nie powinien stać przy brzegu jezdni, kiedy jedzie drugi. To powoli zaczyna zanikać, ale u was tego nikt nie zapomni. Nie ma i każdy, kto ma naklejkę z motocyklem na tylnej klapie, to wiemy, że tam jest motocyklista, więc tak jak mają rybkę albo strażaka albo coś tam, to motocykliści, klejcie te nalepki motocyklowe, bo wtedy wiemy, kto tam siedzi w tym samochodzie. Dzięki ci bardzo.